miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat i czarno-białe dni rozłożyć na palecie barw. Mówiłem, jeśli chcesz, zabiorę cię daleko stąd, ze sobą tylko weź gorące serce twoje rąk. 20 lat mam od niej, wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej, świat brałem taki, jaki był. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic. Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia. Ściemniała listów biel, kto inny zabrał ją gdzieś stąd. To było dawno, wiem, i wiem już nawet, gdzie tkwił błąd. 20 lat, a może mniej, wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej. Chciałbym powitać pana burmistrza. Panią naczelnik naszego wydziału, panią Annę Kozłowską. Panią dyrektor szkoły, panią Agatę Krawiec. Serdecznie witam prezesa Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich. Witam naszą panią radną. Witam wszystkich gości ze stowarzyszeń, które się współpracują z nami, członków, sympatyków. Witam serdecznie naszych terapeutów, panią Grażynę Strupińską i pana Dawida. Nasza trzecia osoba, która jest terapeutą, pracuje charytatywnie, niestety nie mogła dzisiaj być. Tak samo jedna z osób, która była zaproszona, niestety warunki atmosferyczne, które panują w Broku, nie pozwoliły jej być. Jest tam w tej chwili dość spore tornado i musi zadbać o swój dom. Miło mi witać, serdecznie się cieszę. Jest to nasza 20. rocznica działalności. Przez tyle lat przewinęło się przez to miejsce bardzo dużo ludzi uzależnionych, współuzależnionych i nie tylko, bo i sympatyków, którzy preferują taki tryb życia. Ja jestem tutaj od ponad 2 lat i w sumie to miejsce uratowało mi życie. Jest to mój drugi dom i cieszę się, że dostałem taką możliwość. Także doceniam wszystkich, którzy tu są i próbują się rozwijać. Teraz pani kierownik powie nam coś o historii klubu. Dziękuję. To jeszcze raz witam państwa serdecznie. Wasza obecność, drodzy państwo, dowodzi, że podjęta 20 lat temu działalność jest bardzo ważnym elementem działania na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko. Z
tyto przyczyny właśnie 20 lat temu między innymi wieś Opianka, Genio Sobczak i Andrzej Majewski postanowili pomóc sami sobie. Dlatego założyli klub abstynencki. Stworzyli bezpieczne miejsce, gdzie mogli się spotykać bez alkoholu i wspierać nawzajem. Czasem zaczęli przychodzić tu inni szukający pomocy z wyjściu z nałogu. Klub przekształcił się w Bemowskie Stowarzyszenie Czynliwościowe Reduta, które z pełnym sukcesem gromadzi potrzebujących. Nie sposób zliczyć, ile ludzi na przestrzeni tych 20 lat skorzystało z pomocy naszego klubu. Jednym się udało wytrwać w abstynencji, inni niestety przegrali walkę o lepsze życie. Ci, którym się udało, mogą pochwalić się 20-letnim, 17-letnim, 15-letnim, 10-letnim stażem abstynencji. Właśnie to miejsce przyczyniło się do tego, że ci ludzie żyją w lepszym świecie. Są wśród nas także i te osoby, które zaczynają dopiero swoją drogę. To tu zaczyna się wspaniała, aczkolwiek niełatwa, czasami wręcz piekielnie trudna droga trzeźwienia, zdrowienia, budowania od podstaw swojego człowieczeństwa, uczenia się nowych, dotychczas niezdanych bądź zagubionych w pijanym świecie postaw. I to jest właściwy proces leczenia choroby zwanej potocznie alkoholizmem. Dlatego prowadzimy tu grupy wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych, konsultacje indywidualne i warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Naszym celem jest pomóc tym rodzinom w nawiązaniu wspólnych i poprawnych relacji. Staramy się organizować wspólne wyjścia do kina, teatru, obozy integracyjno-terapeutyczne, wspólne spotkania integracyjne, na przykład bożonarodzeniowe, wielkanocne, jak również walentynki, mikołajki, andrzejki oraz wiele innych. Organizacja czasu wolnego jest ważnym elementem naszej działalności, która daje poczucie bezpieczeństwa. Możemy to osiągnąć dzięki otrzymywanej dotacji z Urzędu Dzielnicy Bemowo, za co serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę i pomoc. Na przestrzeni tych 20 lat kilkakrotnie zmieniały się zarządy BST Reduta. Prawie od samego początku była tu Maria Mazurek, która pełniła funkcję kierownika. To tu, w tym klubie, nawiązały się znajomości, przyjaźni, a nawet miłości. Tu właśnie poznali się Ewa i Marian, obecnie państwo ciechomscy. Nie widzę państwa ciechomscy, ale na pewno dotrą do nas za chwilkę. Naszymi członkami są osoby z różnych dzielnic Warszawy i okolic. Ich zawody też są różnorodne, bo ta choroba może dopaść każdego, jeśli tylko znajdzie podatny grunt. Ważne, aby w takich momentach wiedzieć, że są narzędzia do skutecznej pracy i ludzie, którzy potrafią pomóc, doradzić i wskazać odpowiedni kierunek. Nie sposób w tym krótkim wystąpieniu powiedzieć o wszystkim. Dlatego też chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim zarządom, członkom i sympatykom, którzy przyczynili się do utrzymania przez 20 lat tego miejsca i zachęcić ich do dalszej wspólnej działalności na rzecz tego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że ten wspólny uroczysty wieczór pogłębi w nas wiarę, nadzieję na trzeźwe i szczęśliwe jutro, czego życzę państwu i sobie również. Mamy też taką miłą uroczystość w związku z tą naszą dużą uroczystością. Jest to nadanie honorowego członkostwa naszego stowarzyszenia. Prosiłbym, aby poprosić panią Grażynę Strupińską. Jest tutaj. Ja zrobię tak bezpośrednio, ze względu na to, że moja Grażynka, powiem tak, nasza Grażyna, pani Grażyna Strupińska, jest terapeutą tutaj od wielu lat. Poświęca swoje życie na zaangażowanie w zdrowieniu, pomoc w osiąganiu lepszego życia, a do tego angażuje się jeszcze osobiście w działalność naszego stowarzyszenia poprzez projekty, poprzez pomoc indywidualną, niezwiązaną z jej funkcją. Dlatego przyczyniła się do budowy tego stowarzyszenia przez naście lat. Dlatego chcielibyśmy uhonorować Ciebie, Grażynko, honorowym członkostwem naszego stowarzyszenia. I za Twoją pomoc i działalność bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.
oczywiście. Asysta zawsze. Proszę się no, będzie pan otrzymał i gratulacje. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. A to trzeba odczytać. To może członek zarządu musi odczytać. Akt nadania. Zarząd Bemowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Reduta niniejszym nadaje pani Grażynie Strupińskiej tytuł honorowego członka stowarzyszenia. W podziękowaniu za długoletnią współpracę w realizacji zamierzeń i celów stowarzyszenia oraz nieocenioną pomoc, życzliwość i ofiarność w działaniu na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin. Czy ja mogę teraz coś powiedzieć? Ja rzeczywiście, jak przygotowywałam się do dzisiejszej rocznicy i zaczęłam liczyć lata, to nie wiadomo kiedy, bo jak zliczę czas, 15 lat. 15 lat już tu pracuję i staram się pomagać. Chciałabym powiedzieć, właśnie nie wiem co powiedzieć, ale dobrze, że takie miejsca są. Dobrze to, co Renatko odczytałaś tak w tej rysie historycznym. Dobrze, że samo zjawisko, sama choroba alkoholowa jest bardzo dobrze rozpoznana. Bardzo dobrze jest rozpoznane też zjawisko towarzyszące, współuzależnienie i że są metody, są narzędzia i są osoby, które są w stanie pomóc. Ja chcę powiedzieć, że czyli te 15 lat, to moja praca to jest z osobami współzależnionymi, ale też doświadczającymi przemocy i ja chciałabym powiedzieć tak, że to jest na tyle długi czas, że mogę towarzyszyć i być gdzieś z boku i obserwować zmiany w ludziach. Nie znam nikogo, kto jeśli podjął terapię, wszedł w program i uczestniczył w nim, nie znam nikogo, kto by nie poprawił swojego życia. Naprawdę to tak jest i ja też myślę, że jak tutaj kolejne osoby będą się przedstawiały, tak, to będzie to dowodem, że życie może być lepsze. Niekoniecznie to musi być tak, że w tej rozpaczy, w tej beznadziei, w tym mechanizmie trzeba zostać. I jest taka możliwość. Ja na pewno wielu ludziom z boku towarzyszyłam. Dziękuję, bardzo dziękuję za to poszczerzenie. 15 lat. Do tego był wykwalifikowanym terapeutą uzależnień w Tworkach, na 10. oddziale uzależnień. Zresztą ja skorzystałem tam z jego pomocy. On mnie tu ściągnął i bardzo wiele osób jemu zawdzięcza zdrowienie. No, przykro mu było, ale niestety musi ratować swój dach nad głową. Także jemu też jest wręczone honorowe członkostwo naszego stowarzyszenia. I wiele osób jest z tego bardzo dumnych, że mogło się z nim spotkać i pod jego terapią uzdrowić. Stanę obok Państwa, może tak, bo trudno teraz w tych warunkach stanąć w ten sposób, żeby nie stanąć do kogoś tyłem, tak? A gdzie, ale w Reducie do nikogo nie odwracamy, nie odwracają się Państwo tyłem i to jest i plecami, i to jest ważne. Znaczy, Państwa działalność jest dla mnie ważna z kilku powodów. Po pierwsze, jestem absolwentem polityki społecznej, pracownikiem socjalnym tak naprawdę, który to przez kilka lat najpierw ze strony naukowej, ale potem jakby aktywnego uczestnictwa w pracy wielu instytucji dotykał kwestii problemu alkoholowego. A trudno znaleźć, drodzy Państwo, taką rodzinę w jakimkolwiek kraju, w tym na pewno i w Polsce, w której to choć jeden przypadek choroby alkoholowej się nie pojawi, tak? I warto temu odważnie patrzeć prosto w oczy i aktywnie temu przeciwdziałać, a nie chować głowy w piasek. Druga kwestia, to widzę tutaj wielu znajomych, w tym pan prezes, ponieważ nie jest tajemnicą, że przez ostatnie 4 lata, jeszcze wcześniej 3, pracowałem jako dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w tym zajmując się spółdzielniami socjalnymi, również tworzonymi przez osoby wychodzące z uzależnienia.
A ostatnie 4 lata to praca w samorządzie województwa i nadzór między innymi nad dwoma już tu wymienionymi instytucjami, czyli nad Tworkami i Drewnicą, gdzie niejednokrotnie w bardzo trudnych sytuacjach, bardzo trudnych lokalowych warunkach niesiona jest pomoc jakby w pierwszej linii frontu często w walce z uzależnieniami. Które to mury nieco może zaleczeni pacjenci opuszczają z pytaniem, co dalej. I część z nich ma szansę i to szczęście, że trafia do takich ośrodków jak ten. Na tyle wcześnie, że są jeszcze w stanie znaleźć w sobie siłę i zamiar samodoskonalenia i przy oczywiście pomocy z Państwa strony wyjścia z choroby alkoholowej na tyle, z choroby się alkoholowej się nie wychodzi. Ta choroba, jakby tkwi ona wciąż jakby do śmierci w nas, ale jest w stanie żyć nie pijąc, tak? Żyć nie pijąc. Tak więc, drodzy Państwo, niski, naprawdę niski ukłon. Cieszę się, że dzielnica Bemowa, o której to prawie pół roku już mam zaszczyt, której to urzędem dzielnicy mam zaszczyt kierować, wspiera Państwa aktywnie. Mam nadzieję, że i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które również niegdyś nadzorowałem, stąd moja znajomość tutaj z Panem Prezesem, włączy się aktywnie także w działalność na Bemowie. Już pewne takie kroki poczyniliśmy. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. Ale cieszę się, że rokrocznie są Państwo tym podmiotem, który to wzorowo pozyskuje i wzorowo rozlicza dotacje. I widzimy, że te środki finansowe czemuś służą, tak? I wydawane są w sposób absolutnie gospodarny. Mam nadzieję, że w ramach swoich często niewystarczających możliwości położone Państwo także przebrnąć przez różne inne problemy, które to na tej prawie dwudziestoletniej drodze się pojawiły. Ja ze swojej strony deklaruję, że poruszenie boi ziemię, żeby tak się stało. To, co mogę na dowód tych szczerości tych słów przekazać, to taki skromny dyplom uznania. Tak? Na ręce zarządu, na ręce pani kierownik. Dyplom szczególnego uznania dla Bemowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Reduta za 20-letnią działalność na rzecz mieszkańców dzielnicy Bemowo. Drodzy Państwo, bez Was ta dzielnica byłaby bardzo, bardzo uboga i mam nadzieję, że nie porzucicie Państwo tej niejednokrotnie wolontaryjnej misji niesienia pomocy innym uzależnionym i innym współuzależnionym, bo to problem, o którym się często bardzo rzadko mówi. Wielu już często dorosłych posiadaczy syndromu DDA dopiero po latach dostrzega, że wiele zdarzeń w ich życiu właśnie ogniskuje się wokół tego syndromu, którego sobie nie uświadamiali. Bo choroba alkoholowa dotyka nie tylko samej osoby uzależnionej, ale jej całego otoczenia, niszcząc często nieodwracalnie więzi społeczne, emocjonalne i często ekonomiczne osób uzależnionych i współuzależnionych. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Państwo będą w stanie sobie pełnić dalej. Bardzo serdecznie dziękuję. Piękny prezent. Skromny. Prosił prezesa naszego Mazowieckiego Stowarzyszenia. To może najpierw ja tak się zaczynam od części oficjalnej z okazji 20. rocznicy powstania Bemowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Reduta. Zarząd Mazowieckiego Związku składa serdeczne gratulacje i wyrazy podziękowania zarządowi i członkom stowarzyszenia za wkład pracy wniesiony w dzieło realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Serdecznie dziękujemy za społeczną aktywność i propagowanie zdrowego stylu życia w Warszawie i na terenie Mazowsza. To tak oficjalnie na ręce twoje, Renatko. Gratuluję tej dwudziestki. Słuchajcie, ja bym powiedział tak, do tej pory z punktu widzenia Mazowieckiego Związku to tak byliście, ale nie byliście.
Słychać o was było, że funkcjonujecie, że działacie, ale jak organizowane były jakieś wspólne przedsięwzięcia, tutaj ukłon w stronę Urzędu Marszałkowskiego, bardzo głęboki, ponieważ no, dzięki właśnie Urzędowi Marszałkowskiemu mogliśmy i mam nadzieję będziemy mogli robić to, co robimy na taką skalę i że wreszcie wy jako stowarzyszenie i czynny element tego Związku Mazowieckiego będziecie z nami również uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach, które organizujemy. A jak wiecie, jest tego dużo i to nie tylko tych takich, które wiążą się stricte z wypoczynkiem i ze spędzaniem wolnego czasu bez alkoholu, ale również tam, gdzie się szkolimy, gdzie olbrzymie ilości ludzi zdobywają wiedzę i dzięki temu stają się, powiem wam tak, naprawdę mądrzy. Ponieważ w ciągu ostatnich kilku tygodni uczestniczyłem w kilku spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych i słuchajcie, ja myślałem w pierwszej chwili, że to był przypadek, że tak zaczęli o nas mówić, czyli o stowarzyszeniach abstynenckich, ale okazało się, że to nie jest przypadek, kiedy jeden burmistrz, drugi starosta i jeszcze ktoś tam, prezydent miasta, mówi, że należy brać przykład z działaczy stowarzyszeń abstynenckich, ponieważ ich wiedza tak naprawdę dotycząca sposobów pozyskiwania pieniędzy, sposobów realizowania różnych zadań jest taka, jak nikt tego nie potrafi robić, a wynika to stąd, że nasze działania są między innymi nakierowane nie tylko na zabawę i na alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, ale również na wiedzę, czyli po to, żeby każdy członek stowarzyszenia podlegał rozwojowi nie tylko jako grupa, nie tylko jako stowarzyszenie czy większy związek, ale każdy poszczególny członek stowarzyszenia, bo ja pamiętam, kiedyś czytałem taką publikację jednego z terapeutów i trenerów, że stowarzyszenia to tylko działają wtedy, kiedy jest lokomotywa. Pewnie, jasne, zawsze lokomotywa musi być, czyli ten ktoś, kto go się wyrzuca do przodu, który ma się pokazać. Natomiast tak naprawdę, żeby stowarzyszenie funkcjonowało skutecznie, musi być ekipa. Musi być odpowiednia liczba ludzi, którzy będą spełniali każdy ze swojego kawałka jak najlepiej swoje umiejętności. I wtedy to tworzy taką elegancką, fajną całość i dzięki temu, że każdy członek stowarzyszenia podlega rozwojowi i zwiększa swoją wiedzę, stajemy się skuteczniejsi, stajemy się mądrzejsi. No i co za tym idzie, mam nadzieję, że nasi następcy nie będą, bo tak paradoksalnie cieszymy się, że jest nas więcej, ale to jest taki pewnego rodzaju paradoks, prawda? No bo więcej alkoholików jest i przychodzi do nas, czy więcej ofiar przemocy. No z jednej strony cieszymy się, że jest nas więcej, ale z drugiej strony, no to tak może nie do końca, prawda? Dobrze by było, żeby przychodzili ludzie, którzy są sympatykami, sami sobie wymyślili taki sposób bycia, że żyją bez alkoholu. Natomiast no jest jak jest i mam nadzieję, że dzięki temu, co robimy i co już tak bardziej razem będziemy robić dzięki temu, że jesteście, a ja zawsze mówię, że wszystko zależy od ludzi, a nie od ścian czy od czegokolwiek, więc nasze kontakty zacieśniają się coraz bardziej, będę was widywał częściej na roboczych spotkaniach Mazowieckiego Związku i wtedy te wspólne projekty będą miały no, jeszcze większą siłę rażenia niż mają do tej pory i burmistrz czy wójt, jak przyjedziemy, prawda, na Bemowo i 100 osób zasiądzie w sali na spotkaniu roboczym, to wtedy zobaczy, jaką siłą my dysponujemy i co możemy i co jesteśmy w stanie zrobić, a wam na kolejne dwudziestki, nie mówię ile, ale kolejne, no przede wszystkim wytrwałości, tej chęci do pracy i rozwoju. No wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Taka część bardzo oficjalna. Pani Radna zawsze nam miłe słowo mówiła. Już tyle właśnie ciepłych i ważnych słów padło tutaj z ust moich przedmówców. Także no ja tylko dodam, że te 20 lat to dla niektórych krótki czas, dla niektórych dość długi. Dla mnie to
te 20 lat to czas trudnej pracy zarówno wszystkich Państwa, uczestników, zarówno zarządu, terapeutów. Także ja za to serdecznie Państwu dziękuję, za tę pracę na rzecz mieszkańców Bemowa i zapewniam, tak jak już zresztą Pan Burmistrz zapewniał, że my będziemy Państwa wspierać jak tylko będziemy mogli. I dziękuję, że tu jesteście. Tak. Taką część oficjalną uważam, że już możemy sobie zakończyć, chyba że ktoś chce coś zabrać głos. Przepraszam, że wywołam Cię do odpowiedzi. Wiesiu, ale Ty jesteś założycielem. To jest założyciel. Wiesiu, pokaż się. To jest Twój pomysł. No dziękuję w ogóle bardzo za zaproszenie. Znaczy, może ja sprostuję troszeczkę, ja nie jestem założycielem klubu. Jestem jednym z kilku, bo to była grupa założycielska, tak. Do 8 osób. No takim byłem motorem, można powiedzieć. Ja i mój kolega. Tu jeszcze przy pomocy znajomych z klubu Serce, który nam pomogli dużo. No cieszę się bardzo, że w ogóle klub jeszcze istnieje. To był klub, a teraz to jest stowarzyszenie. No, co jeszcze mogę powiedzieć, że życie bardzo mi się zmieniło, poukładałem sobie wiele sfer rodzinnych, życiowych. No i wszystkiego dobrego, życzę wszystkim. Dziękuję. I chciałam sprostować, że Wiesiu, my tak dużo to Ci wcale nie pomogliśmy. My po prostu Cię wysłaliśmy do Nagiela. No, to jest dużo. To jest dużo. Jeszcze mamy takie przesłanie dla naszych członków, którzy są osobiste. Są tu dwa przesłania dla osób. No to pozwolę ci przeczytać. To jest takie przesłanie nadziei od nas dla wszystkich osób, które tutaj przychodzą, dla osób uzależnionych. Smutkiem naszego życia jest to, jak głęboko musimy cierpieć, zanim nauczymy się prostych zasad, według których trzeba żyć. Życie w trzeźwości okazuje się nie tak bardzo ponure, nudne i przykre, jak się obawialiśmy. Szybko zaczynamy się nim cieszyć i uważać je za bardziej pasjonujące niż wtedy, gdy piliśmy. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej budzić się rano, myśleć, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować. Ale nie możemy również zapomnieć o osobach współzależnionych, bo takie też tu są i grupy, i bez nich tak naprawdę te rodziny nie mogą funkcjonować. To muszą być dwa ogniwa, które ze sobą współgrają. I dla nich mam również, że życie w cieniu osoby uzależnionej, ale bliskiej naszemu sercu, nie musi oznaczać cierpienia, bólu, upokorzeń, przemocy. Musimy tylko odnaleźć w sobie siłę do dostrzegania małych przyjemności, rozbudzić pasję. Wtedy życie stanie się bardziej pogodne, radosne, a z czasem nawet pasjonujące. Wtedy właśnie łatwiej budzić się rano, myśleć, jaki to wspaniały skarb, żyć, oddychać i móc się radować. Życzę Wam, kochani, żebyście tym aktem, takim przesłaniem takiej nadziei codziennie budzili się i myśleli, że to życie jest piękne, że warto żyć i warto to coś robić. Dziękuję bardzo. My jakby jesteśmy z Krzysiem tutaj świadkiem powstawania, że tak powiem, tego stowarzyszenia. I też na tę okazję przygotowaliśmy Wam tutaj od serca. Od serca, ponieważ robicie takie piękne przyjęcia, żebyście mieli dodatkowe naczynie. A tutaj Wam przeczytam. Oj, zobowiązuję. Bemowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Reduta składamy Wam gorące gratulacje i życzymy dalszych owocnych działań. I też taka sentencja. Życie traci smak, jeśli traktujemy je zbyt serio i sumiennie. Docenimy swoje sukcesy, miejmy o sobie dobre zdanie, zaplanujmy przyjemności, mało praktyczne rzeczy, które osłodzą nam życie.
Dajmy się prowadzić wyobraźni, nie cenzurujmy się, nie mówmy, że to nie wypada, że nie mamy już na to siły. Nigdy nie jest za późno, żeby czerpać przyjemność z życia. Stowarzyszenie Klub Rodzina w Cudzoziemskich Sercach, to na nasze radę. Dziękujemy bardzo. Głowa do góry. Musi być. Ja jeszcze mam taką półoficjalną prośbę, żebyście się jeszcze nie podnosili. W związku z tym, że Jurka z nami nie było, a jest o nim piosenka. Mieliśmy ją zaśpiewać podczas wręczenia tego honorowego członkostwa. Ja poproszę Maćka, tylko niestety trzeba go poprosić, bo jest tam z gitarą. Maciek z gitarą. Zagrajcie Jurku. O Jurku mam zagrać, tak? Tak. No to ja powiem, że ten, no że Jurek to jest osoba, której bardzo dużo zawdzięczam, bo gdzieś tam mnie swego czasu się pojawił na mojej drodze i pokazał mi parę rzeczy, jak robić, co robić i czemu warto tak robić. I postanowiłem gdzieś to podsumować piosenką. O właśnie. Wychudzona szara postać, smutny wzrok i głos uton. To nie on. Bojaźliwy i tchórzliwy, gdy ma problem, zawsze pęka. To nie o nim ta piosenka. To piosenka o człowieku, co wesoło się rozluźnia i do innych, gdzie może swą pomocną woń wyciąga. To prawdziwy zawodowiec, kogo zna ten met, to przyzna i potwierdzą to kobiety, że przystojny to mężczyzna. Już pokazał, jak żyć godnie, żyć w przyszłości. I każdego dnia, ile daje do radości. Siwa brudka, z chłopu, wąsik zgrabny i przycięty. Zawsze ciepły i serdeczny, niezbędny i nadęty. Dużo ćwiczy codziennie rano, łapie w dłoni handlerowa, by figurę swą zachwycać, niczym słynny pan za głowa. I do wcipem on w rębu i na krok nie ustępuje, choć zna na nowo mój sposób, w wycikach nie gustuje. Za to miskę złotą z jabłkiem co dzień zjadać. I słodyczy rozmawia, bo uwielbia miam sianie. Nie jest przy tym samolubny, karmi inne też istoty, a najlepiej o tym wiedzą na tysiące wszystkie koty. Chyba też się go zobaczysz jeżdżącego na plecze. Szuka gdzieś się w pociągu kochane jego zwierzę. Bystra, mądra, wygadana i uczciwa jest to postać. To naprawdę i zaszczyt przyjacielem jego zostać. Taka to osoba zacna, co w roboty swoją zna. Daje wiarę, nadzieję, imię jego nie czeka. Już ćwierć wieku przeminęło, kiedy Jurek nie próbuje z tej okazji. Dziś Reduta tu Jureczka honoruje. I na koniec jeszcze dodam. Myślę, że w imieniu grupy dzięki niemu wciąż pamiętam, że alkohol jest do dupy. Dzięki wiecznie, ole. Do kamiki.
Dużo to lat to też nie. Nie, ja bym nie ciągnął. Nie, to bym nie ciągnął. Nie, to bym nie ciągnął. A ja poproszę pana burmistrza i pana prezesa Mazowieckiego Związku, żeby podzielili sprawiedliwie. Jak ciągle? Sprawiedliwie. Ale nie. To co, najdziemy najpierw na bok? Dziel się sprawiedliwie. Staropolski wyżeje. Wzdłuż, wzdłuż. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Pamiętasz, że był kiedyś taki czas, gdy na drogę krągę byś upadł słońca blask. Kiedy ona była z tobą, miałeś zawsze dziwny fart. Łatwo przyszło, łatwo poszło, im więcej szczęścia ma. Nie miałeś nic prócz twojego rąk, a powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją na inny ląd. Nie miałeś nic prócz twojego rąk, to powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją daleki świat. I miałeś sen, niedobry sen, że między wami wyrósł las, że między wami mruczna dar. I miałeś pełne pracy dni, no powiedz, co jej mogłeś dać. Czekasz ta gra, gdzie chciałeś podarować klucz do wszystkich bram. Nie obecnie podłącona, jeszcze smyra cię nie trwa. Łatwo przyszło, łatwo poszło, im więcej szczęścia ma. Nie miałeś nic prócz twojego, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją na indzie. Nie miałeś nic pod twojego rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją daleki świat. Nie miałeś sen, nie dobry sen, że między wami wyrósł las, że między wami bez granic, bez granic.
granic, bez granic. Bez wojny i bez łez, czy jest możliwy świat? By spokój lęk zasłonił i złość przegonił wiatr. Nim wyschną nasze łzy, niech miną chwile złe. Nim wiosna los odmieni, niech świat obudzi się. Pamiętaj, bracie mój, pamiętaj, siostro ma, że świat nasz wciąż istnieje, dopóki miłość trwa. Więc kochaj z całych sił, jak siebie wszystkich nas, bo miłość tylko ona zwycięża nawet w czas. Jedno jest... Co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską ruszamy. Ale jeszcze chcę! Ale dokładnie. Dopóki nie zadziamy, zaczniemy sami dziewczyna. I jeszcze mało tego dla Krysi musi go kawałek dostać. No dobra, no dobra, to dobrze, że tam jest, tak, że tak chcesz go osłuchać. Tak go osłuchać. Chciałby to do takiej rozerwiemy. Tak, tak, dla tej Krysi zostawimy. Nie takie Krysi. Będę sobie nie pomóc. To by nas muszę to uduchować. Na razie jeszcze chodzi o dobrze, to my dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Wiesz mi, że inaczej żyją ludzie. Gdzieś ludzie żyją grzej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd.